Europejski kraj znosi restrykcje. Oczekiwania się spełniły. Holandia. Premier ogłosił zniesienie obostrzeń. Otwieramy kraj. Premier Holandii Mark Rutte poinformował, że od 26 czerwca w kraju zostaną zniesione wszystkie obostrzenia, które obowiązywały ze względu na pandemię. Otwieramy kraj, oczekiwania się spełniły, podkreślił. Podczas konferencji prasowej w Hadze szef rządu poinformował, że niska liczba nowych zakażeń, postęp w kampanii i szczepień przeciw COVID-19 oraz niskie obłożenie szpitali pozwalają na wykonanie odważniejszego kroku. Jest nim zniesienie obowiązku noszenia maseczek poza transportem zbiorowym, czy możliwość przyjmowania dowolnej liczby gości w domach. Możliwa będzie też organizacja imprez sportowych, a także zniesiona zostanie rekomendacja pracy zdalnej. Oczekiwania się spełniły. Ograniczenia w sprzedaży alkoholu zostaną całkowicie zniesione, sklepy będą mogły funkcjonować w normalnych godzinach. Otwarte zostaną kluby nocne i dyskoteki. Podczas poprzednich konferencji prasowych często mówiliśmy, że liczymy na bezpieczne i piękne lato. Na szczęście te oczekiwania się spełniły, mówił wyraźnie zadowolony szef rządu. W komunikacie przekazanym mediom po konferencji prasowej Rutte podkreślił jednak, że mimo pozytywnych wiadomości wirus nie zniknął. Jest on bowiem nieprzewidywalny i wciąż pojawiają się jego nowe warianty, dlatego musimy zachować ostrożność i czujność. Minister zdrowia Hugo de Jonge zapowiedział, że od soboty na szczepienia będą mogli się umawiać 18-latkowie.